dzisiejszym odcinku programu relacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów. W takich strojach archiwiści witali mieszkańców, którzy przyszli 9 czerwca do Archiwum Państwowego. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów przygotowane zostały dwie wystawy. Przygotowaliśmy coś innego, myślę, niż można byłoby się spodziewać, czyli nie w cudzysłowie poważną wystawę, dlatego że dzięki Bogusławowi Małseckiemu, naszemu koledze z Gliwickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, który na co dzień, będąc archiwistą, potrafi zawrzeć w rysunku satyrycznym spojrzenie trochę inne na archiwa, archiwistów i na nas jako ludzi i też problemy, które nas dotyczą dnia codziennego, więc rysunki satyryczne strasznie nas bawią i cieszą i w zasadzie też nakłaniają do pewnej refleksji, ale są uniwersalne i myślę, że też właśnie ten talent Bogusława tutaj nam będzie towarzyszył, jego pozdrowienie również miał do nas dotrzeć, niestety się nie udało, ale bardzo jest szczęśliwy i jako skromny człowiek w ogóle nie wierzę, że rzeczywiście mogą się te rysunki podobać, czy być odbierane pozytywnie, a myślę, że są kapitalne. I o tych właśnie takim aspekcie troszkę mówię z pewnym przymrużeniem oka, ale oczywiście o poważnych sprawach zamierzamy dzisiaj mówić. I temu też ma służyć wystawa przygotowana równolegle, czyli zapytania właśnie cudzoziemców o materiały archiwalne. Są dane głównie zapytania genealogiczne i w tym momencie no też właśnie taki dyskurs od razu się nam tworzy na tematy związane z genealogią, poszukiwaniem własnych członków rodziny, odtwarzaniem tej historii nam najbliższej i umiejscawiania jej w tym szerszym kontekście historycznym. Druga wystawa pod nazwą Ludzie listy piszą przedstawia zapytania użytkowników o dokumenty dotyczące ich rodziny. Jak widać po treści, nie zawsze one były pisane w zrozumiały, jasny sposób. Ta część wystawy obejmuje również dokumenty z czasów PRL-u. Jak kwieciste słownictwo było wtedy używane przez urzędników, zostało pokazane w gablotach. Mamy mnóstwo takich dokumentów, na pierwszy rzut oka wydających się mniej ciekawych, dopiero się trzeba wczytać. I to są dużo takich dokumentów jest pośród tych świeżo powojennych z lat 45-50, kiedy tutaj na tych ziemiach dopiero kształtowała się polska administracja. W urzędach pracowały bardzo różne osoby z bardzo różnym wykształceniem. I kiedy się czyta dokumenty, które powstawały wtedy w urzędach, no to naprawdę jest się z czego pośmiać. I jeżeli chodzi o ortografię i sam sposób wyrażania myśli, opisu sytuacji, to często jest taki humor sytuacyjny, bo takim przykładem jest na przykład sprawozdanie dotyczące trupów i półtrupów. I teraz na pierwszy rzut oka nie wiadomo, o co chodzi. W ten sposób nazywano porzucone gospodarstwa rolne. Przyjeżdżał osadnik w 45 czy 6 roku, no ale z różnych przyczyn nie podobało mu się i często uciekał tak troszeczkę nielegalnie, albo nie uprawiał tego swojego gospodarstwa i właśnie takie gospodarstwa nazywano trupami i półtrupami w takim języku urzędniczym. I to się pojawia wielokrotnie. Kiedy pierwszy raz człowiek na to natrafi, to nie bardzo wie, o co chodzi. Dopiero kiedy się czyta właśnie, to w normalnych takich sprawozdaniach urzędowych, protokołach posiedzeń, te terminy się pojawiają. No dla nas to jest takie troszeczkę śmieszne. Archiwiści przekonywali mieszkańców, że ich praca nie jest ani nudna, ani łatwa. Praca właściwie dla każdego, kto lubi stare dokumenty. To się może tak wydawać dziwne określenie, ale ja jakoś zawsze miałam taką słabość do jakiejś informacji, czy do czegoś, co jest zapisane. Może nie tyle do dzieł sztuki, one też mają jakiś swój urok, ale dużo większe wrażenie zawsze na mnie zrobił jakiś dokument. Najstarsza rzecz, którą trzymałam w ręku, to była książka, co prawda, ale przechowywana w archiwum z 800 roku, czyli z tego roku, kiedy Karol Wielki był koronowany na cesarza. I kiedy ja to mogłam wziąć do ręki i to wrażenie po prostu, że trzyma się tak starą rzecz w ręku jest niesamowite. Na pewno takim mitem troszeczkę jest, że to jest taka praca spokojna dla ludzi takich wyciszonych. Nic z tych rzeczy. To jest normalna taka praca z ludźmi, szczególnie jeżeli się pracuje przy udostępnianiu, ale także inne osoby, które pracują w archiwum, które się zajmują nadzorem i różnymi innymi rzeczami, bo nas jednak sporo różnych rzeczy robimy. To nie jest tylko zajmowanie się dokumentem. Także dla każdego, kto lubi przeszłość, kto lubi stare dokumenty. Praca archiwisty to jest dla ludzi, którzy szukają swojej przeszłości, historii miejscowości, w której mieszkają, historii regionu, bądź historii kraju nawet. Mamy po prostu najważniejsze źródła archiwalne, które powstawały w naszym regionie. Na tej podstawie
zainteresowani piszą prace naukowe, poszukują jakichś ciekawych informacji o swoich miejscowościach, czasami o swoich zakładach pracy, czasami o swoich znajomych, którzy zajmowali jakieś ważne stanowiska państwowe, w kulturze na przykład. Po prostu mamy taki ciekawy zbiór materiałów, które mogą się przydać na wieczność. Praca archiwisty, jakie cechy? Myślę, że przede wszystkim wnikliwość i dociekliwość i duża cierpliwość. Dlatego, że oczywiście dzisiaj jest to wyjątkowy dzień, kiedy wychodzimy też na zewnątrz i możemy rozmawiać i chcemy rozmawiać o naszej pracy, ale tak naprawdę duża wytrwałość, cierpliwość i dążenie do efektu jest rozłożone w czasie. I przede wszystkim są to, takiego archiwistę musi cechować, no nie tylko właśnie, nie tylko te cechy, ale także przygotowanie odpowiednie. I oprócz historycznego, które jest absolutną bazą do zajmowania się materiałami historycznymi, także znajomość często prawodawstwa, zmieniających się norm formalno-prawnych w działalności państw różnych, w różnych epokach, w różnych odsłoniach, czyli znajomość historii ustrojów państwowych, a poza tym oczywiście również też trzeba biegle posługiwać się nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, jak chociażby czy skanerem, czy no już nie mówię o komputerze, bo to jest praktycznie jak niemalże dawne narzędzia biurowe w postaci długopisu. Ale w Archiwum Państwowym nie pracują tylko historycy. Grzegorz Andryszak jest informatykiem. W koszalińskiej placówce pracuje już ponad 7 lat. Trzeba na pewno dużo mieć cierpliwości, ponieważ tych informacji jest strasznie dużo, są przeróżne, różnego typu, różnego rodzaju. No i bardzo często są takie, które są nieciekawe, a są takie, które naprawdę potrafią zaciekawić i można spędzić na tym po prostu z samej chęci dowiedzenia się, co one zawierają, spędzić na tym trochę czasu. W tej chwili czyszczę powierzchnię planu. W Archiwum Państwowym pracuję już 24 lata. Dlaczego wybrałam? W sumie nie od początku byłam konserwatorem. Pracowałam jako pracownik obsługi, ale później w związku ze śmiercią naszej pani konserwator zaproponowano mi stanowisko. Przyjęłam propozycję, odbyłam szkolenie w Centralnym Laboratorium Konserwacji Akt w Warszawie. No i w sumie od 1999 roku pracuję tutaj na stanowisku konserwatora. Co jest najciekawsze w tej pracy? Praca z dokumentem. Ocena dokumentu, ocena papieru. Przy okazji zapoznaję się też z treścią i odnajduję bardzo ciekawe sprawy w środku. Natomiast bardzo fajna jest praca z papierem. Można tutaj stosować różne techniki, różne materiały do konserwacji. Od kilku lat archiwa państwowe coraz bardziej otwierają się na społeczeństwo, co przekłada się na liczbę użytkowników odwiedzających placówkę. Po to właśnie te wszystkie dokumenty przechowujemy, konserwujemy, opisujemy, przygotowujemy do udostępniania, żeby każdy mógł z nich korzystać. Czasami, oczywiście większość osób, które korzystają, to są naukowcy różnych dziedzin, przede wszystkim historycy, także naukowcy z innych kierunków, studenci piszący jakieś prace, ale zgodnie tutaj z ustawą każdy ma dostęp do tych materiałów, każdy może przyjść. Sądząc po tym, ile osób nas odwiedza, przy tych imprezach, które organizujemy, no to myślę, że tak. No po prostu prowadzimy szeroko rozumianą działalność edukacyjną. W ramach tej działalności właśnie popularyzujemy zasób naszej placówki i naszych oddziałów w Słupsku i Szczecinku, bo to w sumie też jest nasze archiwum, tak? Tylko że troszeczkę w innym miejscu regionu położone. No i widząc, że zainteresowanie jest naprawdę duże, tak? Przychodzi do nas coraz więcej młodych ludzi, a to są nasi potencjalni użytkownicy za ileś tam lat, kiedy będą pisali prace magisterskie, doktorskie, tak? Będą pisali artykuły, prawda? Szukali materiałów na temat tego, co się działo w naszej miejscowości, tak? Czy w jakiejś miejscowości innej w regionie. W kolejnych odcinkach programu przedstawimy historię morskich aspiracji Koszalina.